Siema, z tej strony Lejmon, to jest kolejny odcinek z Cyberpunka 2077. Lecimy kolejną misję, wielki sens, wielki sens, wielki sen. Ubierzmy się w najlepsze rzeczy, jakie mamy. 25. Zmniejszenie obrażeń nieotrzymywanych w czasie, to się przyda. Jakiś kask. Można założyć. W sumie nieważne. Pancerz się przyda, chociaż wyglądał jak idiota. Kombinezon Arasaki. Nogi. Ja chyba straciłem sporo rzeczy, mam takie wrażenie przynajmniej. Dobra, specjalne stroje. Niespecjalnie mi to interesuje. Dobra, sprawdź pocztę. Wiadomości. Zaległa wpłata. Szanowny panie, pani. Administracja budynku nie odnotowała ostatniej wpłaty za wynajem apartamentu w megabloku H10. Zgodnie z ustaleniami umowy lokatorskiej VD, coś tam, konsekwencja braku wpłaty będzie konsekwencją będzie przymusowa eksmisja z zajmowanego lokalu. No trudno, nie da się oszukać. Dobra, strata dupa w kraty jakieś. Jakiś spam. Mogę wziąć to w sumie. Zupełnie amunicję. Coś mi daje to siadanie tutaj. Wiem, że można mieć różne buffy od różnych rzeczy w mieszkaniu. Nie no, oglądanie telewizora to raczej nie jest coś, co chcemy mieć. Nie jest to raczej coś ciekawego. Uzupełni amunicję. Tak. Halo? Kiedy się amunicję uzupełnia? Jakie mam rzeczy w schowku? Ty. Dawaj mnie to. Pogchamp. Jest to punkowa kurtka z diodami elektroluminescencyjnymi. Okej, dobra, sprzed mi stanie się legendarny tralala. Chcę amunicję. A, okej, tak też może być. Mówi Takemura. Musimy się spotkać. Przyjedź do Tom's Diner. Dlaczego miałabym się z tobą spotykać? Ponieważ uratowałem ci życie. Jeszcze nie doszłam do siebie po wszystkim, co mi się przytrafiło. I prędko nie dojdziesz, ale co z tego? Jeśli chcesz żyć, musisz wrócić do gry. Odliczanie już się zaczęło. Tom's Diner, czekam. Dobra, spotkamy się z naszym Takemurą. Tylko, że co ty chcesz? Okej, okay, samochód odholowany. Wiesz co, tymi jechowymi zostawcie mnie. Ja mnie nie interesuje, co do mnie piszecie. Ale interesuje mnie to. Gdzie moja bryka? Odbierz swój samochód z parkingu. Dobra, chciałem porobić też zadania poboczne, żeby się nie nawarstwiały na potem. Więc jako, że zdjęli nam blokadę, już możemy pojechać do Wakako po pieniądze, które całkiem... Nagroda jest całkiem spora i na pewno się przyda. To mogę powiedzieć na pewno. Wiemy, że tam jesteś. Chcemy pogadać. Hej. Nie pierdol, tylko otwieraj. Przyszliśmy prywatnie, jako kumple z pracy. Dawno się nie odzywałeś. Martwimy się. Właśnie słyszę. Dajcie mi spokój. Mendes, ale z ciebie tępy płuc. Masz coś do mnie? To nie ja zamykam się w domu i zgrywam atencyjną kurwę. Stracił przyjaciół. Dziwisz mu się? Ty patrzysz w otchłań. Rozumiem. To się nazywa życie.
Hej, chłopaki. Co tu się dzieje? Mieszkam obok. To idź se dalej mieszkać i nie wpieprzaj się w cudze sprawy. Mendes, czekaj, to jego sąsiadka. Mogę jakoś pomóc? Być może. Znasz trochę Barego? Jako taką. Gadaliśmy z raz czy dwa. To nasz dobry kolega z NCPD. Niedawno odszedł z policji. Załamał się po śmierci bliskiego przyjaciela. Boimy się, że wpada w depresję. Ty się boisz Petrowa. Znam go, to twardy facet. Robi nam na złość i tyle. Mendes! Zajrzałabyś do niego, gdy trochę ochłonie? Jasne, czemu nie? Daleko nie mam. Dzięki. Tylko bądź cierpliwa. Gliniarze po przejściach bywają trudni. Zobaczę, co da się zrobić. Przecież tym razem tego nie spierdolę. Hej, Barry! Wszystko u ciebie w porządku? Milczenie oznacza zgodę, więc uznam to za tak. Spróbuję później. W sumie nie wiem, czy powinienem tak mówić, ale no. Także możemy wracać do tego, co miałem robić najpierw. Aczkolwiek wolę nie odkładać tego questa. Gdzie ja polazłem? Ze względu na konsekwencje, jakie może to mieć w przyszłości. Czemu ja wyjąłem broń? Opanuj się, psychopatko. Dopiero wyszedłem. Nie widziałem cię kilka dobrych tygodni. Myślałem, że wyjechałaś z miasta. Tygodni? Miałam kłopoty. Pewnie potrzebujesz spluwy, co? Jasne, pokaż, co masz. Co jest wymagane tutaj? Poziom 9. Nie masz nic za darmo, może? Jest coś. 57 obrażeń? Może być, no. Wezmę. Za darmo to biorę. Mogę ci sprzedać to? Chwila, jaki mam wyekwipowany? Ten. Mogę go wywalić. Nie dostałem za wiele. Ale no. Broń odebrana. Teraz czas odebrać pieniądze. Trzeba ponadrabiać nasze zaległe sprawy. Dobra, mogę posprzedawać ubrania w takim razie. Muszę powiedzieć, że nigdy w życiu nie zakładałem kasków ani rzeczy typu gogle, bo zawsze oszpecały strasznie. Strasznie postać. Nigdy tego nie lubiłem. Zawsze 300 dolców więcej. A nowy kontakt Mama Wells. Miałem pójść po samochód do garażu. W porównaniu z Maxtakiem wszyscy jesteśmy cywilami. Musimy porozmawiać, bądź łaskawa odebrać tego. Nikt do mnie nie dzwonił. Jak nam dadzą takie wyposażenie jak im. Widzimy się w Afterlife, też możemy zrobić. Zadzwońmy. Vi? Dobrze cię słyszeć. Wreszcie. Dawno nie rozmawiałyśmy. Mniej więcej od czasu, kiedy umarł Jackie. Jak się czujesz? A jak myślisz? Mój syn nie żyje. Ale trzymam się. Dzwonię, żeby złożyć kondolencje. Dzwonię, żeby złożyć kondolencje. Jesu Krito, mieszkałaś pod naszym dachem. Miej tyle szacunku, żeby nie traktować mnie jako obcej osoby. Miałam do ciebie zadzwonić sama. Jestem w trakcie przygotowań do ofrendy. Pożegnamy Jackiego jak należy. Ceremonia odbędzie się w Kojocie. Będą jego przyjaciele. Nie musisz nic więcej mówić. Będę tam. Przez sekundę w to nie wątpiłam. Do zobaczenia, Vi. Zobaczenia.
spotka się z mamą Wells w El Coyote Kojo. Spokojnie. Nie raszujmy tego, na razie muszę znaleźć swój samochód. Gdzie to jest? A, tuż przede mną. Świetnie. Jak tak, to sobie już od razu to zaznaczę, żeby tam pojechać. Nie wiem, czy najpierw pieniądze przeznaczę się na jakąś lepszą furę, czy na wszczepy, ale myślę, że prawie na pewno na wszczepy. To auto jest jeszcze wyżej, czy ja już przebiegłem to? Oto przebiegłem. Tu jest. Skubany się ukrył. Johnny, widziałeś, co się stało? Coś tu nie gra. Nawet wiem co. Nie chodzi o Kraksę. Najbardziej uprzejmy gość w tym mieście nie odjechałby tak po prostu z miejsca wypadku. Ci przez to nie mamy fury. Przepraszam za incydent drogowy numer Strat-Taty. Sieć Delamain zaprasza do swojej kwatery głównej w celu oszacowania rozmiaru szkód i wypłacenia rekompensaty. Nie mamy przez to fury. Mam na sprzedaż galenę. Tak. W takim razie chyba nie pozostaje mi nic innego jak spróbować kupić to auto. Po prostu jakiś wezmę z ulicy. Bo z parkingu w sumie w czym problem. Zakup pojazdów, dobra. Spokojnie, ja za darmo sobie taką furę ogarnę, że wysrawa z butów. A, kup pojazd. Nie, ja sobie się włamię. Możemy się teraz przejechać tam, gdzie chcę się udać od samego początku. Ogarnąłbym sobie to auto już teraz, ale nie chcę psuć klimatu, ani wy... Typie, no... Po co zwalniasz? Ani wyjeżdżać w okolice, w których jeszcze nie byłem. Zadzwoń do mnie w Akako, jak wjadę do dzielnicy nowej, czy nie? Jestem w sumie ciekaw. Przegapiłem skręt. Tak, zadzwoni. Dawno się nie widziałyśmy. Typie. Wakako Okada. Pani na włościach w Westbrook. Podjedź do mnie w wolnej chwili. Mamy do rozliczenia zlecenie za Sandrę Dorset. Dobrze sobie wtedy poradziliście, ty i ten twój przyjaciel. Do zobaczenia. Właśnie jadę. W przyszłym roku w naszym mieście odbędzie się długo wyczekiwany festiwal kultury japońskiej. Tylko nie każ na siebie za długo czekać. Spokojna głowa. Właśnie nie będę kazał. Dobra, nie moja fura, to mogłem skosić słupek. Rzadko kiedy korzystałem w tej grze z szybkiej podróży, naprawdę. Dobra. Kto? Znów garniaku? Hej. Salon Pacinko Wakako. Proszę, wiwe własnej osobie w moim skromnym salonie. Wakako, dawno się nie widziałyśmy. Co cię sprowadza? Kasa. Ale sobie pogadamy. Kto zna Westbrook tak dobrze jak ty? Moi mężowie znali Westbrook. Każdy z nich był wysoko w hierarchii Tiger Claws. Rządzili w Japantown. Czym się zajmowali? Tym, na czym najłatwiej zarobić i co daje władza. Sprzedawali seks i zakazane technologie. Pozwól, że zapytam. Ilu miałaś mężów? 5. Wszyscy zginęli przedwcześnie. Taka rodzinna tragedia. Nie boisz się, że dosięgnie też ciebie? Muszę żyć. Dla moich 9 synów. Mamy nierozliczone sprawy. Sandra Dorset, pamiętasz? Nie zapominam takich rzeczy, Vi. Oto twoja zapłata.
Jest jeszcze całkiem niezły dodatek. Reaper Dog wykona dla ciebie dermo imprint z funkcjonalnością zakłócania broni typu smart. To specjalność Tiger Claws. Dzięki. To szczerze mogę po to jeszcze pojechać. Przy okazji odhaczymy sobie telefony od fikserów. Siema. Żartowałem, mam za mało punktów. Więc jesteśmy u Doc Ridera. Witam serdecznie. Jak tam interes, dobrze idzie? Ostatnio nie narzekam. Niedawno Max tak zrobił nalot na czarną klinikę w okolicy. Od tego czasu klientów jakby więcej się zrobiło. Chociaż ceny mam na pewno wyższe. Przypadek? Nie sądzę. Pokaż co masz, bo potrzebuję czegoś darmowego. Chociaż w sumie, nie wiem, że nie mam poziomów, to jeszcze mi na nic nie stać, to ja jeszcze za wiele nie kupię. Oprócz tego, co mam odebrać. Okej, to jest to na ręce. Chodzi o ten tatuaż na używanie modułu. Okej, czyli możliwość używania broni smart jest zajebista, więc sobie to zamienię. Okej, dobra, broń smart, super. Pytanie moje brzmi, czy ja będę miał to w EQ? Bo broń typu power raczej szybko nie zdobędę, a broń, znaczy broń typu smart szybko nie zdobędę, ale broń typu power będę używał cały czas. Dobra, wezmę, może nawet na przyszłość, zależy, zobaczymy. Teraz chcę się dowiedzieć, czy mogę... Mogę to wziąć za darmo, okej, czyli posiadam to. To nie ma problemu. Dobra, dzięki, siema. Dobra, to na razie na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się on wam spodobał. Właśnie niechcący kogoś przejechałem. W następnym odcinku dalej porobimy sobie misje poboczne, które mamy. A potem po prostu... Pojedziemy z fabułą. Jeżeli będzie się coś pojawiać w międzyczasie, to będziemy to robić na bieżąco, żeby nie mieć potem nasranych questów na sam koniec gry. Dobra, to tyle. Trzymajcie się i do następnego. Na razie. Thank you.